Recenzje książek edukujących seksualnie. Zacznijmy od książki, do której przeczytania potrzebowałem pomocy mojej przyjaciółki, czyli pogadajmy o tym, autorstwa Hazel Mead. Sam jej format nie jest takim typowym podręcznikiem edukującym seksualnie, bo jest to po prostu 100 pytań najczęściej zadawanych w Google, dotyczących nie tylko seksualności, ale również relacji społecznych. Tematy, które zwróciły moją uwagę, to na przykład jak aplikacje randkowe wpływają na nasze życie, jak my na nich funkcjonujemy. Macie instrukcję, co zrobić, kiedy ktoś opublikuje wasze nudesy i w ogóle jest sporo całkiem przydatnej wiedzy na temat cyberbezpieczeństwa. Jest również o tym, jak w fajny sposób kończyć relacje, ale również o przeżywaniu żałoby po utracie przyjaźni. Za sam format tej książki, za to, że możecie ją czytać nie po kolei, możecie sobie skakać po tych pytaniach, dałbym maksimum punktów, czyli 3 gwiazdki. No jeśli chodzi o dostępność, nie ma wersji PDF ani audiobook, więc dla osób słabowidzących i niewidomych nie jest ona zupełnie przystępna, więc za to dam maksymalnie 0 gwiazdek. No i co z tą merytoryką? Zostało tu powiedziane, że lewatywa jest zła i nie powinniśmy jej wykonywać przed stosunkiem analnym. Co moim zdaniem jest bardzo wprowadzające w błąd, bo rzeczywiście jest pewne BHP związane ze stosowaniem lewatywy, ale na pewno nie powiedziałbym, że nie powinniśmy jej w ogóle wykonywać i że jest ona czymś niesprzyjającym naszemu zdrowiu. Cała reszta według mnie jest bardzo spoko, więc dałbym tutaj takie 2,5 gwiazdki. Napiszcie w komentarzu, jeżeli jest jakaś konkretna książka, której recenzję chcielibyście tutaj zobaczyć.